Siemanemaneczko widzowie! Ostatnio popularny jest klip, w którym ninja wychodzi z gry przez hakera. Co prawda są gry, w których hakerzy są dużo częściej spotykani, na przykład ja Fortnite hakera chyba nigdy nie spotkałem, chociaż kępczy to co grę krzyczy, że haker. Dziś właśnie ten klip ninja sprowokował mnie, żeby zobaczyć może jakiś inny hakerów, skoro ja nigdy nie widziałem, to chociaż będę wiedział czego się uważać na co. A przy okazji dawno nie było takiego luźnego odcinka, więc jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków, no to prosta piłka, szybko łapkę w górkę, No lajka szybkiego zostawiacie do tego suba z dzwoneczkiem, bo lecimy po milion do jutra, więc czasu już niedużo. Kodzik Monek w sklepie Fortnite, jeżeli macie ochotę. A ja już nie przedłużam, zobaczmy co hakerzy wyprawiają w Fortnite. Na pierwszy strzał idzie klip od Face Cloaka i Tfue. Dawno tej dwójki nie widziałem. To jest kład. Typ lata na kładzie. I on teraz padnie od Fall Damage'u. No oczywiście, ja szczerze powiedziawszy nigdy nawet nie widziałem czegoś takiego. I killed him. O, brzydko, ale trafił go! No Tfue to jednak dobry, ale chyba kolega tego, co go trafił. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nawet nie wiedziałem, że tak można latać. Drugi klip od ninja w tym samym miejscu, więc zgaduję, że będzie bardzo podobny schemat. O, oczywiście, że tak, pan latający. Jestem ciekaw, czy to był typ, który po prostu trollował streamerów w danym miejscu, no bo ten typ... Zdziwiony trochę. Jak na razie wszystkie te shoty miały miejsce w tym miejscu, więc jestem ciekaw, czy to był jedna osoba, czy to było coś popularnego w grze. O, mamy pana Vivida i Poacha. Poach padł, więc zobaczmy, co pan Vivid zrobi. Tylko nie mówcie, że to znowu, pewnie. Całkiem mądre to było. Póki bomba, ale... O co chodzi z tym glitchem? Ja naprawdę tego nie widziałem, a to już jest trzeci klip pod rząd. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyny klip w tym meczu. Coś się jeszcze chyba wy... A, wrócił. Kolega! Wrócił kolega kolegi. Ciekawe to dość. A nie! Oni stwierdzili... Okej! On się respi! Na nowo ten... Ja myślałem, że to po prostu inni przylatują, ale ten typo... On się respi, on może sam się zrespić. Zobaczcie, to znowu on. O co tutaj chodzi? Ty no, to już jest naprawdę popsute. Tutaj już chyba nie żaden streamer. Kolega się teleportował, padł. Wyeliminował całe lobby. 89 killi i stoi pod mapą. Naprawdę są takie rzeczy w tej grze? Kolejny raz pan Poach i po raz kolejny chyba. On strzela do niego w locie! Ja myślałem, że on lata autem, a on nic nawet nie robi, on po prostu sobie lata w powietrzu i strzela. No, potężne. Powiem wam szczerze, jakbym coś takiego zobaczył. To jest w sumie to samo, co teraz ninja miał. O, nieźle. Ta kompilacja to chyba jakaś kompilacja streamerów, pan Team The Tatman. Coś go uderza. Okej, po raz kolejny pan z kładem. No, tutaj chyba nic innego nie zobaczymy niż widzieliśmy, więc może przejdźmy po prostu do kolejnych, ale tutaj Team Chap, Lupo, Trevor i Team Tetatman. No, chyba ciężko by było to pokonać. Gracz o imieniu Taosmag, 9 killi z tego co widzę i kolega sobie lata i laseruje wszystkich po prostu. Istnieje jakiś świat, gdzie to mogłoby być legalne jeszcze jakoś... Okej, ale to... Nie wiem do czego tam strzelał. No wydaje mi się jednak, że mało to było szansy na to, że to było legalne. No raczej to był cheater. Kolejny streamer, bardzo ciekawym skinem. I co, znowu będzie latający wózek golfowy albo jakiś tam... Nie! Czemu cheater? Ty, Murksman, trochę mi się wydaje, że przesadzasz to. Chociaż nie, bo zobaczcie, on... Okej, no... To już nie wyglądało tak mega legitnie, co zrobił tutaj kolega. Pytanie, czy jeszcze? Zobaczymy. No strzela. No dobra, no trafia wszystko, ale no technicznie koleś po prostu może mieć dobrego aima. Ale zgaduję, że wtedy nie byłby w składance największych cheaterów. Zaczyna się nieźle. No nie, no trafia. Jest znacznik, że trafia, a typ nie dostaje obrażeń. To, no... Ja rozumiem jakieś WH, jakieś aimy, ale to też może być jakiś glitch. Są czasami takie glitche, nie? Że nie da się zabić. No nie, no nie wiem, już teraz sam. No ale typ jest potężny. Zobaczmy starcie na blisko. Shotgun, Tommy Gun. No dobra, no coś wydaje mi się kolega miał jednak włączonego. Kolejny już raz pan Vivid, więc on i Poach mieli jakieś problemy. On przez ściany strzelał No nie, no to jest potworne. Hermar. Ja też sobie brawo, no bo pięknie zagrał. Potężne. Co tym razem? Okej, dostał strzał, ale to nic jakiegoś takiego potężnego.
przez ścianę. Okej. Okay. Myślałem, że nic ciekawego się tu nie wydarzy, ale no jednak strzelanie przez ścianę nie jest zbyt normalną rzeczą w grze. O, tutaj Symfony, kiedyś bardzo popularny i bardzo dobry gracz. Co go zabiło? Tutaj, okej. Okay. No to akurat widziałem, co zabiło, ale Symfoniego nawet nie było widać, że go coś uderzyło. Nie no, te kłady to są po prostu tak popsute. 19 killi. Najbardziej mnie dziwi, że tego jest tak dużo, a ja tego nigdy nawet na shotach nie widziałem. Pan Yamaton, jakiś tutaj chiński gracz. Okej, czyli to nie działa tylko na... No to jest wózek golfowy, ale to nie działa tylko na kłady, na wózki golfowe również. Dobrze wiedzieć na przyszłość. To znaczy nie, że zamierzam tego używać, tylko będę wiedział, przed czym się bronić. Dustin Henderson pokonał... trzy osoby naraz? 35 kili Dustin ma, okej. Okay. Ale zobaczmy może jeszcze jakieś strzały, bo na razie tutaj duże skrzyczenia, mało faktycznych kili, no to było troszeczkę podejrzane. No nie trafił, no jak już kolega wysiadł z samolotu, to trafił wszystkie strzały, ale do tej pory... Nie, no nie... No okej, okay, no dobra, no teraz to już widać, że coś kolega ma odpalone i to tak z pewnością. Ja zawsze jeszcze staram się bronić, a tutaj pan Twitch Aim Boss to Boson. 72, ta broń jest potężna. Ty, ale nie trafię każdego strzału. Po raz kolejny próbuję go bronić, no ale... Okej, okay, no tutaj trafił wszystkie akurat. Oh, no mocne, mocne. Cypher PK jeszcze ze starych czasów. O kurczaki, no widzieliśmy już tutaj naprawdę dużo, ale kiedyś były glitche na to, że się zbierało dużo matsa w sekundę. Ale to nie jest glitch, to jest prawdziwy cheat. Zobaczmy co tutaj. Kolega strzela przed ściany, dwie osoby powalił. Więcej osobów powalił, typo jest totalnie odpalony. Wtedy jeszcze nie było widać znaczników, bo to musiał być totalnie jakiś pierwszy czy drugi sezon. Ale nie dziwi się reakcji, ja też pewnie tak bym to obserwował. Kolejny klip od Cypher PK'a. Zgaduję, że przez ścianę. No dostał. No ale tutaj po prostu ktoś szybko strzela z minigana. No ale Cypher nie jest zadowolony i to oj, bardzo nie jest zadowolony. 14 kili. Kurde, no dobra. Po tej akcji tam w tym boksie, no już było widać, że typ jest odpalony. Ja muszę przestać ich bronić. Co tutaj? Kolejny streamer, pan Histeria. Po 15 sobie zdaje, skacze, a atakuje. Ale co tutaj? Typu... Nie wiem, miałem wrażenie... What the fuck? Typu lata? Typu lata po prostu. No... Nie wiem o co chodzi. Jakby mu się grawitacja popsuła. No ale to było całkiem zabawne. Co tutaj? Po raz kolejny to samo. Kolega padł i zabił 75 osób w lobby. To jakiś glitch? Może jest, bardziej niż cheat. No bo jak to się dzieje, że oni padają, znajdują się pod mapie i wszystkich pokonują. I to tak w sekundę. No bardziej mi to wygląda na glitcha, ale pewny nie jestem. Okej. Okay. Pan Magneto pokonał 36 osób w jednym momencie. Ale co tu się dzieje? Koleś! Nosi wszystkie itemy, 60 broni lata wokół niego. To jakaś chyba tarcza antypociskowa, tak mi się wydaje. No i tutaj pan Mr. Grimms ma całkiem duży problem. No dobra, na razie po prostu ktoś go zabudowywuje, ale podejrzanie trochę wyglądały te budowle, tak jakby ktoś mógł je stawiać. No zobaczcie, tam była budowla w budowli, czyli typ ma jakiś hak, który pozwala mu stawiać rzeczy nie w takim kwadracie, jak zawsze możemy, czyli ścianka, 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 tylko gdziekolwiek chce. To takie turbo budowanie na kreatywnym. Ciekawe, wtedy jeszcze nie było kreatywnego, więc nie dziwię się, że Grimms jest trochę w szoku. Potężne to! Ale chciałem zobaczyć, czy zginie, czy nie. No ale niestety nie zobaczę, bo wygląda też, że to już koniec klipów z tego filmiku. Link do filmu, na który reagowałem, znajdzie się oczywiście w opisie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Niektórzy hakerzy rozwalili mi głowę. Takich rzeczy jest więcej, więc jeżeli chcielibyście więcej rzeczy ze mną pooglądać raz na jakiś czas, no to łapka w górę, subik na kanale. Tu macie inne super filmy, klikajcie, subskrybujcie, lajkujcie, kozikujcie, manojkujcie, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, pa pa!